Witam wszystkich. Dzisiaj omówimy działanie Armii Północ. Armia ta ma za zadanie bronić się na pozycjach umocnionych i w oparciu o linię rzek. W jej skład wchodzą dwie grupy operacyjne. Grupa operacyjna Mława oraz grupa operacyjna Osa. Grupa operacyjna Mława zajmuje pozycję od Bagien na południe od miejscowości Chorzele przez Grudusk, Mławę, Litzbark, Pogórzno. Do wykonania zadania przydzielono jej 4. oraz 20. Dywizję Piechoty wraz z jednostkami wsparcia. Linia obrony tych jednostek została oparta o fortyfikacje polowe. Dalej grupa operacyjna OSA zajmuje pozycję od Górzna przez Brodnicę, Jabłonowo, Grudziądz, następnie wzdłuż Wisły do Bydgoszczy. Grupie operacyjnej przydzielono 4 dywizje piechoty wraz z jednostkami wsparcia. Ich obrona oparta jest o fortyfikacje polowe od Górzna do Grudziądza wraz z twierdzą Grudziądz oraz fortyfikacje polowe zbudowano dookoła Bydgoszczy. W skład armii wchodzą także 4 bataliony obrony Tczewa oraz Grudziądzka Półbrygada Obrony Narodowej. W Modlinie znajdują się nadwyżkowe bataliony 32. Pułku Piechoty, a odwód armii stanowi 8. Dywizja Piechoty zgrupowana na północ od Grudziądza. W dniu 1 września lotnictwo niemieckie dokonało rozpoznania przed frontem swoich jednostek, a także przepraw na Wiśle od Bydgoszczy po Modlin. W tej fazie nie doszło do walk lotniczych, a niemieckie bombardowanie okazało się mało skuteczne i udało się jedynie zniszczyć węzeł kolejowy na północ od Modlina. Niemiecka 21. Dywizja Piechoty zaatakowała 2 pułkami, z czego jeden się wycofał, a drugi został zatrzymany kosztem strat polskiego batalionu. Dywizja pancerna Kempf w ataku na Mławę zdezorganizowała i zmusiła do wycofania 1. Batalion CKM. Czołgi ruszyły w pościg i zatrzymały się przed pozycjami polskiej artylerii. Atak dywizji pancernej na skrzydłach wspierała 1. Dywizja Piechoty. Na pozycję polskiej 16. Dywizji Piechoty spadły ataki pułku 61. Dywizji Piechoty, który został odparty atakując w kierunku na Brodnicę, oraz zostały odparte ataki 3 pułków 206. Dywizji Piechoty, które atakowały na pozycjach wokół Jabłonowa. Atak 12. Niemieckiej Dywizji Piechoty na polską 9. Dywizję Piechoty nie przyniósł dużego efektu, a Niemcy ponieśli dość duże straty. Na pozycje w Tczewie bronione przez 1. i 2. Batalion Strzelców wsparte batalionem szturmowym oraz 4. Batalionem 67. Pułku atakowały 10. Pułk Pancerny wsparty jednostkami SS. Jednostki te zostały odparte, ponosząc straty. W stronie polskiej udało się wysadzić jedynie most drogowy. Jeszcze sprawny pozostał most kolejowy, dlatego jednostki pozostaną na pozycjach do kolejnego dnia. Polskie rozpoznanie lotnicze nastąpiło przed frontem 4. Dywizji Piechoty w celu stwierdzenia, czy znajduje się tam nieprzyjaciel, oraz na północ od Gruduska, gdzie polskim samolotom rozpoznawczym udało uciec się przed myśliwcami niemieckimi. Nad Mławą doszło do walki powietrznej między polskimi i niemieckimi myśliwcami, z czego polskie myśliwce wyszły zwycięsko, zestrzeliwując maszyny niemieckie, umożliwiając 41. oraz 42. Dywizjonowi Rozpoznawczemu dokonanie bombardowania na jednostki niemieckie, w wyniku którego 1. Dywizja Piechoty oraz Dywizja Pancerna Kempf poniosły straty. Niemieckie lotnictwo paraliżujące rozpoczęło działania na tyłach 20. Dywizji Piechoty. W związku z brakiem stwierdzenia poważniejszych sił przed frontem 4. Dywizji Piechoty dostała ona rozkaz przegrupowania i wsparcia 20. Dywizji Piechoty pod Mławą. Siłą 2 batalionów przy wsparciu artylerii zaatakowała niemiecki oddział rozpoznawczy, zmuszając go do ucieczki i w wyniku pościgu docierając do wyznaczonych pozycji. W wyniku przełamania polskich pozycji pod Mławą odwodowa 8. Dywizja Piechoty otrzymała rozkaz wsparcia grupy operacyjnej Mława w celu wzmocnienia pozycji w tym miejscu. Niestety rozkaz ten został opóźniony i dotrze do jednostki następnego dnia. Działania zgrupowań oraz jednostek kierowane są za pomocą rozkazów. Każda zmiana rozkazu może powodować ograniczenie ruchliwości jednostki w tym etapie lub taki rozkaz może być opóźniony o jeden dzień. Dla strony niemieckiej prawdopodobieństwo to jest mniejsze, strona polska ma prawdopodobieństwo ograniczenia lub opóźnienia większe, a kiedy wódz naczelny opuści Warszawę, prawdopodobieństwo to jeszcze bardziej wzrasta. W dniu 1 września na odcinku działania Armii Narew strona niemiecka poniosła straty w wysokości 5 poziomów sprawności bojowej wobec braku strat po stronie polskiej. Na odcinku działania Armii Północ strona niemiecka poniosła straty w wysokości 10 punktów sprawności bojowej w piechocie oraz 3 w czołgach. Strona polska poniosła straty w wysokości 3 punktów sprawności bojowej. Jeden punkt sprawności bojowej w piechocie to około 230 żołnierzy, a jeden poziom sprawności bojowej w czołgach to około 6 maszyn. Straty w lotnictwie to 3 myśliwce po stronie niemieckiej oraz 3 samoloty rozpoznawcze po stronie polskiej.
W dniu 2 września na obszarze Armii Północ pogoda uległa pogorszeniu. W jej wyniku w działaniach rozpoznawczych Niemcy stracili 12 maszyn. Jedna z niemieckich jednostek rozpoznawczych utraciła zdolność operacyjną. Jako straty w wyniku pogody należy rozumieć uszkodzenia w wyniku startów, lądowania oraz innych przypadków losowych. W drugiej fazie lotniczej nad Mławą doszło do dużej bitwy powietrznej. W jej wyniku myśliwce polskie zadały duże straty samolotom niemieckim. Zestrzelono bądź uszkodzono 9 myśliwców oraz 9 sztukasów. W wyniku niemieckich bombardowań zniszczony został 1,16 PAL oraz 69. Pułk z 17. Dywizji Piechoty poniósł straty. Strona niemiecka dokonała wiele ataków na całej szerokości frontu Grupy Operacyjnej Mława. Broniący prawego skrzydła 1. Batalion 78. Pułku Piechoty nie utrzymał pozycji. Każda jednostka zmuszona do wycofania i chcąca utrzymać pozycję musi wykonać test. Jego powodzenie zależy od terenu, w którym się ona znajduje. Ataki 11. oraz 1. Dywizji Piechoty zostały zatrzymane kosztem strat oddziałów polskich. Zostały one oznaczone trójkątami. Dywizja pancerna Kemp wsparta pułkiem z 1. Dywizji Piechoty atakowały pozycje mławskie. Została ona odparta. A oddziały, którym dzień wcześniej udało się wedrzeć w polskie pozycje, utrzymały je kosztem strat. Rąbem oznaczyłem starcia, które nie przyniosły efektu. Pułk z 61. Dywizji Piechoty wpadł w zasadzkę nierozpoznanych oddziałów polskich, ponosząc straty. Oznaczyłem to pięcioramienną gwiazdką. Ataki 206. oraz 12. Dywizji Piechoty nie przyniosły efektu, a ta druga poniosła znaczące straty. Przy pozycjach 17. Dywizji Piechoty za Wisłą widać jednostki niemieckie. Ich działania omówię przy opisie działań w korytarzu pomorskim. Atak jednostek niemieckich na skrzydło oddziałów polskich broniących Tczewa nie przyniósł efektu. Polskie samoloty obserwacyjne ponownie rozpoznały obszar przed frontem 4. Dywizji Piechoty. Z powodu pogody część samolotów nie wykonała rozpoznania. Nad Mławą ponownie doszło do starcia, w wyniku którego Niemcy stracili kolejne 3 maszyny. To umożliwiło 41. oraz 42. Dywizjonowi Rozpoznawczemu dokonanie bombardowania, w wyniku którego 1. Dywizja Piechoty oraz Dywizja Pancerna poniosły straty. 8. Dywizja Piechoty wreszcie ruszyła w kierunku Mławy, jednak jej marsz został utrudniony przez działanie lotnictwa paraliżującego. 20. Dywizja Piechoty przegrupowuje się. Zostaje przesunięta linia rozgraniczenia Armii Północ oraz Armii Narew, która ma przejąć obronę obszaru na północ od Przasnysza. Po stronie polskiej nakazano utworzenie dowództw obrony Bydgoszczy oraz Grudziądza. 17. Dywizja Piechoty przesunęła część oddziałów do obrony południowo-zachodniego odcinka twierdzy Grudziądz. Jednostki kolejowo-mostowe przystąpiły do naprawy torów w okolicy Torunia. Most kolejowy w Tczewie został wysadzony, a jednostki polskie wycofały się. 11. Dywizja Piechoty wykonała nieudany kontratak, w wyniku którego musiała się wycofać. W dniu 2 września na terenie działania Armii Narew strona niemiecka poniosła straty w wysokości 4 poziomu sprawności bojowej, a strona polska nie poniosła strat. Straty w obszarze działania Armii Północ. Strona niemiecka 14 poziomów sprawności bojowej w piechocie, 4 poziomy w czołgach. Strona polska 7 poziomów sprawności bojowej w piechocie. Straty lotnictwa. Strona niemiecka 6 samolotów rozpoznawczych, 9 myśliwców, 9 sztukasów. Strona polska 3 samoloty rozpoznawcze. W opisie pominięto odcinek 15. Dywizji Piechoty, która broniła Bydgoszczy. Dziękuję za uwagę. W następnej części przeniesiemy się w obszar lądowej obrony Wybrzeża, Korytarza Pomorskiego oraz Wielkopolski.